Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. My dzisiaj przeniesiemy się do krainy pełnej lalek, ponieważ naszym gościem będzie lalkarka, reżyserka teatralna i założycielka teatru Fraktal, Ewa Maria Wolska. Wy te instrumenty robicie sami? Ja je zrobiłam, rzeczywiście. Jakby tworzenie całej scenografii lalek i właśnie tych instrumentów, które są częścią scenografii, zajęło mi ponad pół roku. Jakby jeszcze liczyć w fazę projektowania, to byłoby to dużo więcej, ale już samo wykonywanie zajęło mi pół roku. No rzeczywiście, faktycznie te instrumenty stworzyłam. To nie są żadne skrzypce, nic skomplikowanego. Są to na przykład takie proste konstrukcje, jak powiedzmy ksylofon, taki, czyli to są takie powiedzmy drewniane cymbały. Taki ksylofonik i rzeczywiście, żeby uzyskać jakieś ciekawe i barwy, i jakąś formę gamy, powiedzmy, jakiejś melodyjności. Musiałam trochę poeksperymentować. Po pierwsze, jakby czytałam o tym, jak się tworzy takie instrumenty. Szukałam też odpowiedniego drewna, bo część tych instrumentów właśnie wykonana jest z drewna, część z metalu. Czasami są jakieś łączone formy, ale bardzo często właśnie wyszukiwałam najczęściej właśnie drewna egzotyczne, bo w instrumentach wykorzystuje się właśnie bardzo, bardzo twarde drewno zazwyczaj. Zazwyczaj gdzieś właśnie z daleka do nas przywożone. No i cóż, i po prostu cięłam też tapki. Próbowałam jakby znaleźć odpowiedni dźwięk tak naprawdę i jakoś to później też ułożyć, więc no było to naprawdę szaleństwo, ale też wielka przyjemność, bo w końcu coś z tego powstawało. Są też instrumenty, dosyć dużo rzeczy zrobiłam na przykład ze starych zegarków, takich budzików. Powiedzmy, powyciągałam te takie czasze od budzików, te dzwoniące elementy. Wyciągnęłam je też ze starych telefonów, bo tam były właśnie albo na przykład dzwonki rowerowe. No długo, długo, że tak powiem, szukałam tych elementów na Kickstarterach, gdzieś tam w internecie, nawet na jakichś OLX-ach i zbierałam i składowałam. Więc miałam tych dzwonków za trzęsienie i z tych chyba, pamiętam, że zebrałam chyba 48 dzwonków. I później z tych 48 wybrałam być może 9 czy 10, nie pamiętam już dokładnie. I skomponowałam taką chmurkę, więc jakby te czasze, te dzwoneczki są na brzegach tej chmurki. I też na niej gramy, to jest jakby takie wprowadzenie naszej zimy. No jest tych instrumentów tam sporo, jakby cała scenografia do spektaklu z tych instrumentów jest wykreowana, stworzona, więc... Więc jakby jest to też taki spektakl, na tym mi bardzo zależało, żeby to był taki spektakl pełen niespodzianek, bo jakby oglądamy ten świat oczami naszego bohatera, Pomela, który jest jak dziecko, jest nieustannie oczarowany tym światem i wszystko jest dla niego nowe i właśnie chciałam, żeby widz reagował na ten spektakl tak, jak Pomelo reaguje na otaczający go świat, czyli żeby był cały czas zachwycony, zadziwiony, żeby było naprawdę sporo nowości, rzeczy nieoczekiwanych. Więc zależało mi na tym efekcie niespodzianki. No reżyseria w ogóle spektaklu zazwyczaj zaczyna się od jakiegoś konceptu. Czyli tu akurat właśnie miałam ten pomysł, żeby tę prościusieńką, poetycką opowieść dla naprawdę małych dzieci, bo powiedzmy, że takie dzieci półtora roczne, dwuletnie są już naszymi właściwymi odbiorcami do jakichś tam powiedzmy 5-6 lat. Więc to wszystko zaczyna się od pomysłu. I dla mnie akurat bardzo istotne w ogóle w tworzeniu spektakli, tu akurat mam na myśli głównie spektakle lalkowe. Na razie też w większości takie robiłam. Ale bardzo właśnie ważne jest stworzenie całego tego plastycznego świata, czy to właśnie plastyczno-muzycznego, na jakieś zasady, która rządzi tym światem. I tak naprawdę z tego konceptu, z tej myśli w ogóle, jaki to ma być świat, jaką ma mieć,
jak ma wyglądać, jaką ma estetykę, właśnie na jakich zasadach jest oparty. Z tego w jakimś sensie wynika później tworzenie opowieści. Oczywiście no tutaj ta opowieść była bardzo prosta, bo rzeczywiście to były zmieniające się pory roku i bohater, który ten świat odkrywa, więc tak naprawdę stąd też tutaj rodziła się też trudność, bo im prościej, tym właśnie trudniej, jak mówię z Witkacym. Więc jakby no, stworzenie takiego prostego spektaklu nie jest to łatwe, tak myślę. Ale kiedy już ten świat był gotów, że tak powiem, świat tej scenografii i lalki, akurat w tym przypadku zaczęliśmy od tego, że skomponowaliśmy tę muzykę. Mogło być też tak, żebyśmy to tworzyli w ogóle wszyscy razem wraz z kompozytorem. No z jakichś tam powodów akurat tak tym razem wybraliśmy, też nie mieliśmy tak dużo czasu, ale później w procesie tworzenia też bardzo często, właśnie tak jak wspomniałam, jeszcze wraz z dziewczynami wymyślałyśmy jakieś też takie muzyczne formy, jakieś drobiazgi dźwiękowe. Ale tak, no właśnie tworzyłyśmy, jakby miałam, że tak powiem, taki ogólny zarys całości. Wiedziałam, na czym mi zależy, jakby przez co chcę przeprowadzić bohatera, ale później już w szczegółach, no to bardzo, bardzo ściśle, że tak powiem, pracowałam już z aktorkami, które są też po, tak jak ja, po białostockiej szkole, to jest, wcześniej to był wydział lalkarski, teraz to jest filia w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie, ale tam właśnie wszyscy w sumie studenci są zachęceni do wielkiej kreatywności i aktorzy z tej szkoły też są naprawdę niesamowicie kreatywni, więc dziewczyny to właśnie Karolina Martin i Asia Pruś wykazały się ogromną kreatywnością i po prostu nieskończoną ilością pomysłów, co można z tymi formami zrobić, jak te instrumenty wprowadzić, jak ożywić formy, cóż takiego może ten słonik nasz czy inne też lalki, inni bohaterowie zrobić, więc tak naprawdę no to była taka praca trochę od ogółu do szczegółu. I na sam koniec właśnie tworzyłyśmy już konkretne etiudy animacyjne właśnie z tym dźwiękiem jako też taką bardzo ważną zasadą. Fajnie jest na scenie widzieć źródło dźwięku. Myślę, że to jest no coś takiego dla mnie niesamowicie istotnego, żeby ten dźwięk nie pojawiał się jakoś tak jak Deus Ex Machina, sztuczka magiczka z offu, tak jak, no bo to już zawsze, zazwyczaj to jest, co też rzeczywiście nie jest złe w żaden sposób, tylko po prostu zależało mi na tym, żeby tak naprawdę stworzyć taki teatr trochę, w jakimś sensie siermiężny, może to jest zbyt poważne słowo też, ale taki, w którym każdy element będzie na scenie grał i na tej scenie się naprawdę pojawi. Czyli rzeczywiście jak się pojawia jakikolwiek dźwięk, to widzimy jego źródło. I jakby wszystko, co tę materię sceniczną tworzy, jest proste w swojej zasadzie, jest jakby pokazane, obnażone. I to tworzy dosyć spójną estetykę też. Więc no tak, ale to już jest dla mnie najtrudniejsze. Ja myślę, że najtrudniejsze zawsze dla mnie jest budowanie samej tej scenografii, bo jest to proces bardzo trudny i też jest to taki moment, w którym no oczywiście można mieć rysunki i sobie zrobić projekty, ale jednak tworzy się absolutnie coś z niczego, bo potem jak już ta materia istnieje, jest jakoś tam ukształtowana i te lalki i elementy scenograficzne istnieją, to tworzenie już materii spektaklu bardziej przypomina taką zabawę. Tak jak dzieci się bawią po prostu zabawkami, tak my się w jakimś sensie bawimy tymi lalkami i coś próbujemy nimi stworzyć, więc jest to w jakimś sensie dla mnie przynajmniej prostsze. Ja zawsze jak zaczynam próby, to po prostu czuję taki oddech, że ojej, nareszcie zaczynamy, że tak powiem, zabawę na dobre. Mimo iż oczywiście zależy mi też na tym procesie tworzenia całych tych wizualnych światów. To jest dla mnie bardzo ważne, ale nie powiem, jest to dla mnie taki moment zmagania się z materią i moment bardzo trudny, więc myślę, że to jest dla mnie najtrudniejsze, takie faktyczne, fizyczne stworzenie tego materialnego świata, który też no, jest jednak dosyć i tu w przypadku Pomela i w przypadku mojego kolejnego spektaklu Teatru Fraktal Ryba Piwa dosyć złożony, dosyć bogaty. Na pewno coś, na czym mi bardzo zależy, to jest to i właśnie tutaj też w Rybie Bibie bardzo się staram, żeby te lalki też miały swoje niespodzianki. Więc mamy na przykład postać krewetki,
która... No i właśnie jakby dzięki tym niespodziankom na przestrzeni całego spektaklu poznajemy ich kolejne możliwości. I tutaj na przykład krewetka pluje wodą i to jest jakby taki moment, kiedy ona potrzebuje kleju, więc ten klej okazuje się sama ma. Zresztą krewetki właśnie, są takie krewetki głębinowe, które plują atramentem, to było moją inspiracją. Więc ta krewetka rzeczywiście tutaj pluje wodą, też ma jakiś taki element dźwiękowy, bo ona ma i dzwoneczek przy szyi i też jakby jej ogonek zrobiony jest z takiej sprężyny od zegarka, który też dźwięczy, więc ja w tworzeniu lalek poszukuję niespodzianki, poszukuję też jakiejś takiej pełni właśnie wizualno-dźwiękowej.